Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Był odcinek poświęcony benchmarkom Nexusa 5, które uważam za kompletnie niemiarodajne i w tym odcinku chciałem się zająć ogólnie jak ten telefon sprawuje się w codziennym użytkowaniu, ponieważ uważam, że to najlepiej oddaje po prostu przyjemność z użytkowania tego telefonu. Tak więc pokażę Wam dwie gry, ale to na koniec. Najpierw chcę Wam trochę opowiedzieć właśnie jak jest z szybkością działania, a można powiedzieć, że jest super. Naprawdę telefon działa bez żadnych zająknięć, wszystko uruchamia się po prostu w super tempie, więc naprawdę jest świetnie, jeśli chodzi o tą prędkość, ale zdarzały się pewne zgrzyty i to szczególnie na początku korzystania z Nexusa, że po prostu przy wchodzeniu na przykład do siatki aplikacji zdarzał się taki zgrzyt po prostu, że minimalnie jakby to klatkowało. Kompletnie nie wiem, czym to jest spowodowane, bo jak wiemy, Nexusy chodzą najszybciej, według mnie przynajmniej, najszybciej ze wszystkich Androidów. Więc nie wiem, czemu taki zgrzyt się zdarzył. I miałem też parę po prostu nieoczekiwanych zamknięć aplikacji, chyba 4. Wiem, że niektórym to się kompletnie nie zdarzało, na przykład na HTC mi się to ani razu nie zdarzyło, a Nexusa mam pół miesiąca i zdarzyło się to już 4 razy. Również nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale ogólne jakby korzystanie z tego telefonu, przyjemność jest naprawdę chyba najlepsza ze wszystkich Androidów, jakie posiadałem. Mimo wszystko, ponieważ już te zgrzyty się nie zdarzają, nie wiem, nagle po prostu stało i teraz naprawdę ani razu żadnego laga nie miałem, więc naprawdę pod względem płynności użytkowania telefonu jest świetnie. A teraz przejdźmy do wydajności w grach. I posłużę się tutaj dwoma grami. Jest to Fast and Furious 6, bo prosiliście mnie w komentarzach właśnie, że przetestował tą grę, więc pomyślałem, że właśnie w odcinku o wydajności będzie okazja. I będzie to, jednak następną grą będzie Real Racing 3. Więc zacznijmy sobie od tej pierwszej gry, ponieważ jest ona troszeczkę mniej wymagająca według mnie niż właśnie Real Racing 3. Musimy poczekać, aż tutaj się wczyta. No właśnie mówi, tam w komentarzach pojawiło się coś takiego, że ta gra ma jakieś zgrzyty. Ja szczerze nie zauważyłem na Nexusie nic takiego, działa według mnie tak jak należy. Tylko trochę za długo się to wszystko wczytuje, nie wiem dlaczego. Jakby w Real Racing jest to uważam, że trochę szybciej. No dobra, gra się dalej wczytuje, musimy chwilkę poczekać. Ale ogólnie jakby wcześniej sobie grałem właśnie w tą grę, żadnych zgrzytów tutaj nie ma, Snapdragon 800 radzi sobie po prostu świetnie z tym wszystkim i wydajność w grach jest naprawdę świetna, uważam. Dobra, tutaj macie taki krótki gameplay, chyba przegram. No ale jak widzicie, żadnych zgrzytów z tą grą nie ma i działa ona jak należy. Możemy sobie wyjść bez problemu przyciskiem home i jak widzicie, no dalej po prostu to wszystko śmiga. Dobra, więc uruchommy sobie jeszcze na koniec właśnie Real Racing 3. Przypomnę, że jeszcze ten Fast and Furious siedzi tam gdzieś w pamięci RAM. Więc no mamy jeszcze taki troszeczkę test i gra coś nam ściąga niestety. Więc chyba Wam nie pokażę tej gry, ale musicie mi uwierzyć na słowo, że działa to naprawdę świetnie. No ale w zamian możemy uruchomić sobie na przykład Subway Surfers, czy jest to prostsza gra. Zobaczycie, że tutaj również nie ma żadnych problemów. Wszystko działa jak należy. No i widzicie, no jest naprawdę, uważam, świetnie, jeśli chodzi o płynność działania. Jest naprawdę świetnie. Więc myślę, że to było chyba na tyle w tym odcinku, w krótkim chyba odcinku. Naprawdę, jeśli chodzi o przyjemność z użytkowania, tak jak Wam powiedziałem, jest to pierwszy Android, który daje mi naprawdę taką super przyjemność z korzystania, więc jeśli macie jakieś pytania, oczywiście możecie je zostawić poniżej w komentarzach. Postaram się oczywiście na nie odpowiedzieć i ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was, cześć!